Choć wakacje mogą kojarzyć się głównie z wyjazdami i okazją do leniuchowania, to jednak dobrze ten czas spędzić nieco aktywniej, na przykład obcując z kulturą. A tego typu wydarzeń naprawdę nie brakuje. Swoją propozycję ma dla mieszkańców województwa Baltic Neapolis Orchestra, która nie tylko promować będzie muzykę kameralną, ale także inwestycje, które zostały wsparte w ramach mijającego regionalnego programu operacyjnego. Warto w tym miejscu podkreślić, jak niezwykle trudne jest, naprawdę wiem, o czym mówię, jak trudno wyciągnąć muzyków z filharmonii, aby zagrali na otwartej przestrzeni, w plenerze. A tym bardziej tu podziękowania się należą dla kwartetu, dlatego że to jest ich inicjatywa i od nich to wyszło. Jesteśmy w takim szczególnym czasie, kiedy nadszedł już ten czas podsumowania RPO, które za chwilę stanie się już historią. I wchodzimy już w czas nowego RPO, nowego regionalnego programu operacyjnego. W ramach mijającego regionalnego programu operacyjnego udało się wydać 3,5 miliarda złotych, podpisano 1700 umów i zrewitalizowano lub wybudowano 60 obiektów kultury. I to właśnie w tych miejscach zagrane zostaną koncerty w ramach Baltic Neapolis Festival. W lipcu koncerty odbędą się w Kołobrzegu, Świnoujściu, Darłowie i Gryficach, a w sierpniu w Szczecinie, Drawnie oraz Świdwinie. To jest dla nas ogromna przyjemność, że po raz kolejny dzięki udziałowi środków RPO możemy, no być może nie te 1700 miejsc zrewitalizowanych dzięki tym środkom, ale wiele z nich ożywiać i tę kulturę piękną, zmodernizowaną pokazywać. Także mam nadzieję, że te koncerty będą udziałem wielu, wielu mieszkańców naszego regionu oraz turystów odwiedzających miejsca, w których koncerty się odbędą. W tym roku Baltic Neapolis Festival zorganizowano po raz pierwszy, jednak swoją genezę ma w odbywających się wcześniej letnich cyklach koncertów Rozwijamy Region w dobrym tonie. Tegoroczne wydarzenie ma miejsce tylko w Polsce, ale pojawiają się już dalekosiężne plany rozwoju tego festiwalu. Mamy bardzo ambitny plan i wydaje mi się, że wszelkie ku temu powody i nadzieje, żeby ten plan zrealizować pomyślnie w przeciągu najbliższych kilku lat. Jest bardzo ambitny, więc zajmie to pewnie wiele czasu. Natomiast marzy nam się zbudowanie takiej platformy współpracy międzynarodowej w naszym województwie, która głównie będzie dotyczyła Zagłębia Morza Bałtyckiego, czyli wszystkich krajów nadbałtyckich. Baltic Neapolis Orchestra jest smyczkową orkiestrą kameralną, która powstała w 2008 roku z inicjatywy młodych szczecińskich artystów. I choć to ona będzie główną gwiazdą koncertów, towarzyszyć jej będą tacy znakomici goście jak bułgarski geniusz skrzypiec Vasko Vasiliev czy japoński pianista z gatunku woogie-boogie Keito Saito.